samego początku twojej reżyserskiej kariery dostajesz bardzo dużo takich dowodów doceniania twojej pracy. Jednakże nominacja do Oscara to jest coś chyba absolutnie top of the top. No dla reżysera. Tak. Nominacja rzeczy. Znaczy, jakby mam dużo szczęścia, bo urodziłem się w takiej, a nie innej rodzinie, gdzie rodzice mi bardzo pomogli ukierunkować się w stronę sztuki w ogóle, film. Natomiast... I wyrobili pewnie w tobie pewną wrażliwość. Tak, bardzo. Moja mama, mój tato bardzo nas wszystkich ukierunkowali, całe moje rodzeństwo. Generalnie mogę powiedzieć, że żyliśmy trochę w filmie. Natomiast oczywiście praca i takich rodzin jak nasza jest sporo. To też nie jest tak, że jesteśmy jedyną rodziną w show biznesie. Natomiast u nas akurat był taki model właśnie, musisz sobie na wszystko sam zasłużyć. Natomiast nominacja do Oscara to jest też rzeczywiście coś zupełnie poza wyobrażeniem. Wczoraj miałem okazję poznać się z innymi nominowanymi, między innymi z legendą kina, hiszpańskim reżyserem Pedro Almodovarem, który teraz jest nominowany za film Pain and Glory. Ja się urodziłem w 1981 roku, więc lata 90. są jakby upłynęły nam z rodzeństwem pod kątem właśnie oglądania wszystkiego, co jest w Stanach, czyli NBA, nocy, w których rozdawane były nagrody Grammy i oczywiście nocy Oscarowych, więc teraz dane mi jest przyjeżdżać tutaj i promować nasz film, ale też trochę Polskę w wyścigu Oscarowym, no nierealistyczne. A jak sobie pomyślisz o tym, że za kilka dni będziesz tam siedział, będziesz w tym uczestniczył, kto wie, może pojawisz się na scenie, to w ogóle dociera do ciebie już, co się dzieje? To znaczy, zupełnie szczerze powiem, nie planowałem, ciężko planować, ale nie myślałem w ogóle tak zupełnie racjonalnie, że dotrzemy aż do takiej fazy nominacji. To nie jest dla wszystkich takie jasne, ale faza nominacji powoduje, że się jest już całe życie tym nominowanym. W Stanach się mówi Oscar nominee, więc we wszystkich trailerach, jeżeli mi dane będzie zrobić jeszcze filmy kiedyś, to będę się pojawiał z taką adnotacją, to raz, a dwa, zostanę sam członkiem Akademii od razu z automatu. Więc super, no wykorzystam to, normalna sprawa. Jednak są tacy reżyserzy, którzy całe życie czekają na tego upragnionego Oscara, chociażby Martin Scorsese. A ty tak młodo dostajesz tą nominację. Czy to jest dla ciebie mobilizujące, czy to jest coś takiego, co rozleniwia może trochę? To jest tak, że jest oczywiście taka pokusa, żeby powiedzieć, no, mówiłem, że jestem genialny i nikt mnie nie słucha. Oczywiście jestem wydany na taką pokusę ego silnego, tego, że jak się słucha ciebie na planie paręset czasem osób, to po paru dziesięciu dniach czegoś takiego z mózgiem dzieją się dziwne rzeczy. I się jakby pojawia się zniecierpliwienie, takie lekkie gwiazdorzenie. Rzeczywiście tak jest. To jest ludzkie. Myślę, że każdy, kto to przeżył, wie, że to jest po prostu dwór robi króla, niestety. Więc na szczęście w moim przypadku mam rodzinę, która zawsze się zajmie tym, żeby mnie szybko sprowadzić na ziemię. Więc to w moim przypadku ta rodzina działa jak taki kompas. Więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście Oscar ma swoją siłę i mam nadzieję, że Oscar mnie nie rozleniwi. No jakby wypuszczam właśnie teraz kolejny film. Hejter. Akurat tak się złożyło, że jestem tutaj, powinien być w Polsce, promować nasze nowe dziecko. No i zobaczymy. Życzę ci tego Oscara naprawdę z całego serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Tak, dzięki wielkie.